moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Tym razem przychodzę do Was z filmikiem, w którym otworzę cały kalendarz adwentowy. Będzie to ten kalendarz, który mam tutaj obok siebie. Tak się on prezentuje, jest to kalendarz adwentowy Sinsaya. Jest to kalendarz z biżuterią i ja go kupiłam z tego co pamiętam za 39 zł i zamówiłam go przez stronę internetową właśnie Sinsaya, przez Sinsay.com. O, tutaj nawet jeszcze jest cena, o, to Wam mogę pokazać, zobaczcie, tutaj gdzieś, tak, 39,99, więc tak jak tutaj możecie zauważyć. No i co? Jest to kalendarz, który zazwyczaj kalendarze mają tu z tyłu napisane, co się w nim znajduje, a ten nie, więc będzie wesoło, będzie fajna zabawa, ja też tutaj nim gdzieś tam znajduję. No i myślę, że już bez przedłużenia zabieram się za otwieranie, a Wy możecie jeszcze zostawiać łapki w górę oraz subskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zaczynamy od pierwszego okienka, które się znajduje tutaj u góry. Zobaczcie, tu się znajduje to pierwsze okienko. I uwaga, uwaga, otwieramy. I co będzie ona kryło? O, zobaczcie. A jeszcze to jest taki ten folia, taki stretch. Chyba coś ala takiego. Nie wiem, czy... Dobra, przebiłam to. Ale ciężko idzie. I czy mi się uda to wyjąć? To są takie kolczyki fajne, tylko ta folia mi tu przeszkadza. I wyjmuję już te kolczyki. Oj, ciężko będzie Wam powiem. Ale... Dobra. Jakoś idzie, aczkolwiek nie idzie aż tak łatwo, jak myślałam. Dobra. Mam nadzieję, że ich nie zniszczyłam. I pierwsza rzecz w pierwszym okienku. Zobaczcie, jak to są takie prześliczne kolczyki. Takie bombki z takimi diamencikami czerwonymi. Zobaczcie, pięknie wyglądają i... Zobaczcie, nawet pasują kolorystycznie do mojej bluzy, w ogóle do mojej dzisiejszej stylizacji. I też kolorystycznie do kalendarza, dodatkowo mają złote detale. A ja uwielbiam kolor złoty, więc pierwsza rzecz w okienku jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Odłożę ją tutaj z boku, myślę, że wszystko będę tutaj odkładać. I szukamy następnego okienka. I numer dwa znajduje się... Ojejku, gdzie jest dwójka? Tu była jedynka... Gdzieś tu. O, zobaczcie, teraz takie większe okienko, tak się tutaj prezentujące. I otwieramy. I co tym razem kryje kalendarz? Uwaga, uwaga. O, bransoletka tym razem, bardzo ładna. Trzeba tą folię jeszcze przerwać. Oj, nie podoba mi się ta folia, bo strasznie ciężko się jest, wiecie, przez nią przebić, bo to jest taka folia streczowa. O, dobra, udało mi się. Mogli dać jakiś ładny papier czy coś. I tu mamy bransoletkę. I już ją wyjmuję. Tak się prezentuje w takich ładnych, świątecznych kolorach ze złotym dodatkiem. O, zobaczcie, tutaj jest bliska. Nie wiem, czy... O, jest jakość. Więc też mega ładnie i również pasuje do mojej dzisiejszej stylizacji, ale się dopasowałam. Dobra, i szukamy teraz trzeciego okienka. O, tutaj akurat się znajduje. Tutaj nawet jest, że zamawiałam na Sinsay.com, jakby ktoś też chciał ten kalendarz sobie kupić. No i otwieramy trzecie okienko. I tu mamy chyba kolczyki. Chyba znowu kolczyki. Muszę się przebić przez tą folię. Może sobie nożyczki wezmę, co? Myślicie, że będzie mi łatwiej? Nie wiem. Ale serio, zapakowali. Nie podoba mi się sposób zapakowania, bo strasznie się człowiek męczy otwierając. I wyjmuję. Jeszcze się strasznie ciężko wyjmuje to przez tą folię. Nie chcę też zniszczyć tych rzeczy. Trochę sobie pomogłam. I tu mam, zobaczcie, takie piękne kolczyczki z takimi perełkami. Tutaj jeszcze z drugiej strony, o, takie kółka. Naprawdę, oczywiście kolor złoty mój ulubiony, więc mega fajne rzeczy. Jak na razie mega mi się podoba zawartość tego kalendarza. Tam właśnie możecie jeszcze z bliska zobaczyć rzeczy, które były do tej pory. Wszystkie trzy, pierwsze trzy i o, wszystkie pierwsze trzy mi się podobają. Zdjęłam sobie nożyczki, żeby mi może było trochę łatwiej. I szukam kolejne okienko, tym razem czwarte, a czwarte okienko znajduje się... tutaj, o. Zobacz, ciekawe, co tu będzie tym razem. Tu się znajduje czwarte okienko. Otwieramy. I co będzie w tym czwartym okienku tym razem? O, znowu kolczyki. Tym razem takie trochę inne. Może nożyczki mi pomogą. O, dobra, chyba jest łatwiej nożyczkami. I już je wyjmuję. O, tak, tutaj się prezentują. Już Wam je pokazuję. I również w moim ulubionym kolorku, również prześliczne kolczyki, tym razem tak się prezentujące. Odłożę je tam. I
Możecie jeszcze z bliska zobaczyć, a ja w międzyczasie szukam piątego okienka, a piąte okienko znajduje się tutaj. Ciekawe, co to będzie, taki kształt, jeszcze nie widziałam. Jeszcze dzisiaj nie było takiego kształtu, może sobie trochę pomogę. Dobra, idzie. I tu mamy chyba również kolczyki, tak mi się wydaje, ale jeszcze nożyczki, żeby przeciąć tą folię. I co tutaj będzie? Już to wyjmuję. O dobra, mam prawie. Tak, zobaczcie, ale fajne, zobaczcie, jakie to jest piękne. Akurat było drugą stroną, ale to są takie kolczyki. Śliczne, naprawdę, w takich fajnych, złoty, oczywiście mój ulubiony kolor. Jak patrzę na tą biżuterię, to aż mam ochotę ją od razu ubierać na siebie. Taka śliczeczka jest jakoś tak, żebyście dobrze mnie mogli zobaczyć. O, akurat tak trochę bokiem położyła. I ja szukam szóstego okienka, naprawdę prześliczna jest ta biżuteria. Gdzie jest szóstka? Była piątka tu, a szóste okienko, o, tutaj u góry, trochę większe. I co będzie tym razem w szóstym okienku? O, zobaczcie, ale ładne, to jest taki zestaw, że mamy pierścionek i kolczyki. Dobra, przednę sobie, żeby mi się łatwiej tutaj wzięło folię. I czy mi się uda to wyjąć? Takie większe. Dobra, już prawie. O, już Wam pokazuję, proszę bardzo, położę to tu. I jest to taki zestaw, pierścionek plus takie ładne kolczyki, mega fajne. I lecimy dalej, teraz siódme okienko, a siódme okienko znajduje się... O, tutaj, zobaczcie, jakie duże, takie gigantyczne. Otwieramy. Co będzie w siódemce? O, ja już widzę taki piękny naszyjnik. Coś mi tutaj się rwie. O, zobaczcie, taki piękny naszyjnik. Tak się prezentuje. Już go odpakowywuję. I fajnie, że przeważa kolor złoty, bo to mój ulubiony kolor. Może, o, tak sobie tutaj przetnę od razu, żeby było mi lepiej wyjąć. I... Dobra. Tak się... To jest naszyjnik? Tak, naszyjnik. Chciałam się upewnić, czy to na pewno nie jest bransoletka, ale tak tutaj możecie z bliska zobaczyć, tak ładnie wyglądający naszyjnik. I dobra, lecę dalej. Teraz ósme okienko, a ósme okienko, o, tutaj znajduje się, zobaczcie, też takie troszeczkę większe. I dobra, otwieramy. Może bransoletka, zobaczymy, czy uda mi się. A, chyba tak, tylko jest chyba ułożone, tak wiecie, tył naprzód. Więc jeszcze nie widzimy, co to, ale fajnie, bo jest moment napięcia. Przebijam nożyczkami, żeby było mi łatwiej. Dobra, rozetnę to sobie wyżej. Dobra. I wyjmuję. I co to jest? Co to jest? Mogłam co mocniej przeciąć w sumie, ale... Uwaga, odwracam na 3-4 i... Nie wiem, jak to powinno się prezentować, ale... Oj, coś tutaj się poplątało chyba. Ale to jest taki naszyjnik. Tak, to jest taki naszyjnik złoty ze taką złotą, piękną śnieżynką. Coś się po prostu zaplątało. O, więc odłożę to może tak na bok. I to było ósme okienko, więc teraz przyszedł moment na dziewiąte, a ja wspomnę, że zobaczcie, w jakiej prześlicznej scenerii siedzę. Takiej typowo świątecznej. Klimat oczywiście zachowany. No i było ósme okienko, więc teraz dziewiąte, a dziewiąte okienko znajduje się... Muszę je znaleźć, gdzie ono jest. A tutaj zobaczcie, na dole takie malutkie dziewiątka i w dziewiątce mamy kolczyki. Już otwieram, zobaczymy. Czy mi się uda jakoś ładnie wyjąć. Taka malutka rzecz. I są tyłem wsadzone, ale to trudno. Zaraz zobaczymy, co to za kolczyki. O, zobaczcie, ale fajnie. Ja już widzę, już Wam pokazuję.
To są, zobaczcie, takie kolczyki złote, takie śnieżynki, może tak tutaj położę. I zauważcie, że tu mam złoty taki naszyjnik i do tego, do kompletu mamy kolczyki, więc mega fajnie, bo taki komplet nam powstaje. Dobra, idę dalej, była dziewiątka, więc teraz dziesiątka. Dziesiątka znajduje się, zobaczcie, tu u góry. I co będzie kryła dziesiątka? Już widzę, że to jest jakaś ładna bransoletka. Wezmę nożyczki, odłożę może tam i już ją wyjmę. Ale fajna, zobaczcie, to jest taka bransoletka z takimi dzwonkami. Już Wam pokazuję ją dokładnie, tylko ta folia troszeczkę utrudnia. O, tadam, tak się ona prezentuje. O, tutaj lepiej widać. Jest to taka bransoletka z takimi dzwonkami. W ogóle posłuchajcie. Dzwonią tak fajnie. Oczywiście złoty kolor tutaj jest, więc mój ulubiony już któryś raz mówię, aczkolwiek mega mi się podoba ta biżuteria. Mega fajny kalendarz. I tu mam jedenastkę, bo po dziesiątce tak, jedenastka. Ja się urodziłam 11, już któryś raz to mówię, że odbieranie kalendarza, ale tak jest. I tu mamy kolczyki. Wezmę nożyczki. Dobra, też nie chcę uszkodzić tej biżuterii, dlatego tak delikatnie ją to robię. I muszę je wyjąć. O jest, ale się ułożyły. Dobra, już je chyba mam. I są to takie piękne złote gwiazdki, tak się prezentujące. Odłożę tutaj na bok. I teraz 12 okienko i dochodzimy do połowy. A 12, o tutaj się znajduje. O tutaj, tutaj. I otwieramy. I tu mamy również kolczyki. Uda mi się przerwać? Nie uda mi się pewnie. Muszę wziąć nożyczki. Dobra. I biorę i wyjmuję. I tu mamy takie ładne kolczyki. Takie. Już Wam pokazuję. Ale ta folia utrudnia troszeczkę. Aczkolwiek zobaczcie, takie piękne kokardki czerwone. Mega ładne kolczyki. Odłożę je może tutaj. Ok. Miejmy wypadek. Wiecie jaki. Ale ja przechodzę dalej. I teraz 13 okienko, które się tutaj znajduje. Więc otwieramy. I co kryję? Już biorę nożyczki. Coś się trochę przesunęło, ale widzę, że jakieś laski cukrowe. Więc tak. I... O nie, 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 nie. Czekajcie, muszę aż tak kalendarz położyć, bo widzę, że niestety tutaj o coś się przesunęło i chciało już zmienić numerek, ale my nie pozwalamy. I zobaczcie, tu są takie prześliczne kolczyki i to są takie laski cukrowe w prześlicznych kolorkach czerwono-złotych. Zobaczcie, jak piękne. Odłożę to może gdzieś tutaj. I kolejne okienko. Ja już szukam numerka 14, a 14 znajduje się tu. Więc otwieramy. I może bransoletka? O nie, coś się tutaj... Ale zobaczcie, ja już widzę, co to jest. To jest bransoletka, która jest również z taką laską. Więc mega fajnie, bo zaczynają mi powstawać takie komplety, można powiedzieć, po części. I idziemy, ja już to wyjmuję. Ale będę miała piękną biżuterię teraz. Wszyscy będą się pytać, skąd jestem pewna, bo często się pytacie. A taka piękna, ojejku, laska mi się odwróciła. Już. Tak się prezentuje i jest akurat idealnie do kompletu, bo mamy takie kolczyki, które były przed chwilą i teraz ta bransoletka. Prześliczna biżuteria i patrząc na cenę tego kalendarza, to naprawdę genialne są te wszystkie rzeczy. I tu mamy 15, następne okienko i już otwieram, co tutaj mamy tym razem. I tu mamy bransoletkę z taką choineczką. Już przecinam. I wyjmuję, ale piękne. Dobra, już mi się udało wyjąć. Może położę, żebyście lepiej widzieli. Mamy taką piękną, złotą choineczkę. I była 15, to teraz 16. Już coraz bliżej końca, a 16 numerek mi znajduje się. Muszę znaleźć Aszę sama. Gdzie jest 16?
Nie widzę 16. A tutaj, zobaczcie, tak się skamuflowała. Można powiedzieć, tu jest 16 i 16 to... A nie, porwałam. Dobra, to są jakieś kolczyki, ale się tak odwróciły, że jeszcze nie wiemy jakie. I dobrze, że się niektóre tak poprzewracają. Wiecie, jeszcze jest chwila napięcia, zanim przednę tą folię. Aczkolwiek teraz już wiemy, gdzie one uciekły, tam do tyłu. I muszę je jakoś złapać. Dobra. Oj, chyba tak nie wyjdą. Zobaczcie, to są te choinki, co przed chwilą były... Ojejku, nie tą stroną. Co przed chwilą były bransoletka, zobaczcie. Mega fajne, bo zobaczcie, ile już nam powstało takich komplecików, że mamy kolczyki, bransoletkę do kompletu. I dobra, lecimy dalej. Teraz będzie 17. 17. Zobaczcie, Jezu, jaka 17 jest duża, bo tutaj się mieści 17. I otwieramy, co to będzie. Może jakiś naszyjnik, bo dawno nie było naszyjników. O, chyba naszyjnik, chociaż jeszcze nie wiadomo do końca, co to jest. I przecinam. Przecinam tutaj. Może jeszcze tutaj sobie jakoś przetnę. Dobra, chyba jest ok. I wyjmuję. O nie, 17 mi zjeżdża na dół. I co my tutaj? Tak, zobaczcie, jaki piękny naszyjnik. Tym razem taki, tak się prezentuje. Z taką, o, piękny. Może go gdzieś tutaj. O, może tak oprę go, żeby było dobrze widać. I teraz 18 numerek, który... O, tutaj jest 18, tak na samym dole, taka mniejsza. To chyba będą kolczyki. Tak, zgadłam, ale znowu są tyłem, więc jeszcze nie wiemy jakie. Dobra, tylko ciężko mi będzie to wyjąć pewnie teraz. O nie, za małą dziurkę zrobiłam chyba w tej folii. Dobra, i na 3-4 odwracamy. Raz, dwa, trzy. Jakie piękne, to są takie kokardki, jak zobaczcie, są na prezentach, taka jak tu jest, na tym moim prezencie, na scenerii. Zobaczcie, ale genialne. O, takie prześliczne. Odłożę je tu. Jakoś może tak, żeby było dobrze widać. I teraz szukamy numerku 19. A o, zobaczcie, tu się mieści 19. I otwieramy ten numerek i w nim, uwaga, uwaga, też kolczyki. Tylko muszę sprawdzić, zobaczymy jakie. Znowuż może trochę większą tą dziurę sobie zrobię. Dobra. I wyjmujemy teraz kolczyki. No i co tu będą za kolczyki? Znowu nie wiem jakie. Uwaga, uwaga. Takie. A nie były? O, zobaczcie, widzicie? Prześliczne kolczyki w takich świątecznych kolorkach. Ten właśnie zielony, czerwony, złoty. I uwaga, powstaje nam kolejny komplet, bo mamy już taką bransoletkę. Więc mega, mega fajny kalendarz, naprawdę prześliczna jest ta biżuteria. Mega mi się podoba, ładny, w ogóle mi się też podoba kolorystyka tego kalendarza, tak w całokształcie, piękne kolory. I teraz numerek, gdzie jest? 20 już, jejku, już tylko 4 numerki, a 20 numerek, tutaj mam 20. Mi się wydaje, że to ma szansę być jakaś bransoletka, bo bransoletki są tak pakowane. Ale zobaczymy, czy... Tak, bransoletka, zobaczcie jaka prześliczna. I jeszcze takiej nie było, ponieważ teraz jest na takim sznureczku i z taką piękną śnieżynką. Już przecinam to jakoś tak mocniej, żeby było łatwiej mi to wyjąć. I powiem, że nawet ta śnieżynka będzie ślicznie, ta bransoletka w sumie ze śnieżynką będzie pięknie wyglądała, jak połączymy sobie już rzeczy, które wcześniej były, ponieważ wcześniej, zobaczcie, tutaj może to położę. O, jeszcze z bliska może Wam pokażę, bo nie pokazałam. Tak się prezentuje i tu położę, bo zobaczcie, wcześniej już był naszyjnik. Tutaj mam naszyjnik, teraz będziemy mieć bransoletkę oraz jeszcze kolczyki. Coś, o, tak się kładzie, trudno. I szukamy 21, a 21 numerek znajduje się... nie widzę. Gdzie jest 21 numerek? Tu mam 22, 23, 24,
ale mi się schował. Okej, aż musiałam zrobić cięcie, żeby się tak, wiecie, przyjrzeć. I akurat jak stwierdziłam, że dobra, cięcie, to znalazłam. Zobaczcie, taki malutki. Nie mogłam go dlatego właśnie znaleźć. I jak myślicie, może pierścionek jakiś, bo w sumie był tylko jeden. Ale się ciężko mi otwiera. Dobra. Co się kryje w takim malutkim numerku? Co tutaj może być? Ledwo da się to otworzyć. I chyba mi się udało zgadnąć, ponieważ zobaczcie, to jest taki piękny pierścionek, pasujący do kompletu, tak mi się wydaje, z tego co na szybko zobaczyłam. Zobaczcie. O Jezu, ale trudno go wyjąć, bo strasznie małe to okienko i ta folia mi tutaj blokuje go. Dobra, tam trudno. A, już widzę, on jest przyczepiony, zobaczcie, z takim papierem, o. Dobra, udało mi się. Jest to taki prześliczny pierścioneczek. Nie wiem, czy widzicie z bliska. O! Dobra, jakoś złapała. I mi się wydaje, że on jest do kompletu, do tego. Tak się... Tak, to na pewno musi być komplet. Tak pięknie się prezentuje. I idziemy dalej. I teraz 22, który znajduje się tutaj. Już je właśnie pokazywałam. I co my tutaj mamy? Czyżby znowu pierścionek? Bo w sumie okienko podobne rozmiarowo. Tak, znowu pierścionek mi się wydaje. Już tylko też muszę go właśnie złapać, bo strasznie malutkie okienka i ciężko się wyjmuje. Kurczę, nie chcę go zniszczyć. Dobra, uwaga, już chyba prawie mi wychodzi. Ja już widziałam w ogóle ten pierścionek z bliska, wam już go pokazuję, ponieważ jest to taki pierścioneczek z takim pięknym... Może wam go położę, będzie lepiej widać. Czekajcie. Chcę go odwrócić. O! Tak się prezentuje. Może bardziej w waszą stronę. Jest to takim pięknym, jak to się mówi, reniferkiem z diamencikiem. Jeszcze wam zaraz pokażę go z bliska. O, może teraz będzie lepiej widać. Jeszcze tylko jakość. O, teraz go dobrze widać. Tak się prezentuje. I idziemy dalej. 23 okienko się tutaj mieści. I co one ze sobą, sobie kryje w sumie? To jest bransoletka. Znowu nie wiemy jaka. Chociaż nie wiemy. O, zobaczcie, komplet. Ponieważ tak jak wcześniej była pierścionek, tak teraz mamy taką bransoletkę. Odłożymy tutaj do kompletu, żeby było z pierścioneczkiem. I zostaje nam ostatni numerek, 24. No i zazwyczaj numerek 24 to jest taki numerek, który, wiecie, może nie zawsze, ale zazwyczaj właśnie ma jakąś taką rzecz wyjątkową albo jakąś większą. Patrząc na rozmiar, to już były dość duże rzeczy. Więc ciekawe, co się mieści w tym kalendarzu, w tym numerku. I uwaga, uwaga, otwieramy. I uwaga, uwaga. Ta-dam! Tak się prezentuje zawartość ostatniego już okienka. Już tutaj rozrywam folię. Dobra, żeby było, żeby mogła to wyjąć. I już wam, kurczę, duży kawałek tego papieru. Ale uda mi się na pewno wyjąć. I tutaj znajduje się w ostatnim okienku, w tym kalendarzu, znajduje się, już tylko trochę się coś tutaj poplątało, ale już wam to pokazuję. Znajdują się w sumie dwie rzeczy i znajdują się tutaj kolczyki, takie jak już wcześniej była bransoletka, oraz znajduje się naszyjnik do kompletu, zobaczcie. Wszystko tworzy nam piękny komplecik. Może to tu położę, nie wiem, może tak. O, nie chcę się trzymać. O, może się utrzyma. Zaraz wam jeszcze wszystko po kolei pokażę tak na przybliżeniu, czy całą zawartość tego kalendarza. A ja w sumie co? Powiem wam tylko taką pokrótce po otworzeniu całości, powiem wam moją opinię. A więc jeżeli chodzi o mnie, to jak na cenę tego kalendarza, jest on naprawdę bardzo fajny, bo i zarówno ma prześliczną zawartość, jak tutaj macie okazję zauważyć. Jest on też fajnie wykonany. Naprawdę kupiłam ten kalendarz drugi raz,
Mogę Wam go naprawdę polecić. Tak jak wspominałam, kosztował on 39 zł, chyba 99 groszy. Ja go zamówiłam przez internet. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie o zostawianiu łapek w górę, o subskrypcji mojego kanału. Możecie też oglądać jakieś moje poprzednie filmy. No i co? Do zobaczenia. Pa, pa!